Przyzwyczaj się. Musicie. To jest. To znaczy, że mamy jeszcze. Jeszcze jakąś taką siłę w sobie. Odwagę w sobie. Wytrwałość. A jeżeli już tego nie ma, to przestaje nam się chcieć powstawać. To wtedy już zaczyna się taka nasza wewnętrzna skepisna, taki coś. Gangrena. Już tam wszystko zaczyna się psuć. A jak się psuje, to zobaczcie, jak te gotówki się psuje, zaczyna brzydka woda, ona oddziałuje na otoczenie. I grzech też ma to do siebie, że oddziałuje na otoczenie. Właśnie taką. Wszystko w życiu się zdarza. Tak. Na tym będziesz stać.
Radio Conchita. Huragan jakiś, wow. Okropny, no, ten chloren. No. No. Ten Florenc, okropny ten huragan. Wszystko zgasło, wszystko trzeszczy, Państwo, zobaczcie. Florenc. Okropny ten huragan, Florenc. No. Okropny ten huragan, naprawdę. Florenc, tak. Okropny, no. Okropny, ten Florenc, tak. Okropny. No. Okropny ten Florenc, okropny. No, no. Sześć, tak. Jakby radio nie trzeszczało, to by to nie było radio, wiesz, no. Jakieś tam bezrobocie jest, nie wiem, co tam plecie. Jakieś bezrobocie jest, wiesz. Słudzy szatana są bardzo czynni, bo wiesz. W Warszawie słudzy szatana są bardzo czynni. Udawanie świadków Jehowy, udawanie mormonów, udawanie
modlenie się na pokaz, modlenie się pod figurą diabła, mając za skórą, a przy okazji sobie zarobić w biznesie. To moim zdaniem wskazuje przede wszystkim wyzwania przed polityką gospodarczą, która często w tych rozwiązaniach idzie w przeciwnym kierunku. Czyli z jednej strony zastanawiamy się, mamy od długiego czasu różnego rodzaju badania pracodawców wskazanie na ograniczenie rekrutacji jako podstawową barierę rozwoju, a z drugiej strony zastanawiamy się i zastanawiamy się, skąd tych pracowników wziąć, czy ściągnąć ich z Filipin czy z Bangladeszu, a z drugiej strony mamy systemowo.
samo systemowe stworzenie odpowiednich warunków jest moim zdaniem krokiem numer jeden. Także okej, no dobra, obniżyliśmy ten wiek emerytalny i dajemy Ci taką możliwość, ale teraz Cię zachęcamy do tego, żebyś pozostał na tym rynku pracy. To jest oczywiście tylko jeden z odcinków, bo tutaj mówimy o tych pracownikach, którzy o pewnej grupie osób, a jest pewna grupa osób innych, która też nie jest na tym rynku pracy, tak? No ale jakby no, tego rodzaju, moim zdaniem, działania są potrzebne, żeby zaradzić problemowi, żebyśmy mogli cieszyć się z tego, że mamy naprawdę rynek pracy, w którym mamy i niską stopę bezrobocia, i wysoką stopę aktywności, jak na przykład na Szwajcarii. Gdzie tak, stopa bezrobocia wynosi 60%, a stopa aktywności wynosi 83%. I oni faktycznie mogą powiedzieć, no słuchajcie, my już jedziemy na wszystkich cylindrach. No dobrze, ale czy do tego nie jest potrzebne, do tego, co Pan powiedział, do tych zachęt, też druga strona, czyli pracodawca. No niestety pewnych rzeczy się nie przeskoczy, bo sfera publiczna to jest jedno, o czym już powiedzieliśmy, ale jest też no, prywatny pracodawca, którego nie sposób zmusić do tego, żeby zatrudnił osobę starszą, bo on po prostu z jakichś powodów woli osobę młodą, bo ona jest najbardziej młoda. To jest, jak Pani powiedziała, że to jest przeszłość. A, że jest różnie, to tak, ale że to jest przeszłość, to się nie zgodzę. Pracodawcy oczekują, też każdy oczekuje jakiejś ulgi. Pracodawcy też oczekują ulgi, na przykład mówią, nie wiem, niech nie płaci składek, ale bardzo w przypadku starszych osób ulgi są, bo mamy na przykład krótszy okres wypłacania świadczenia chorobowego. No, to akurat pracodawców, a to przy na przykład wyższych zarobkach już jest... Ale to już mamy wcześniej, już niekoniecznie na emerytów, tylko przy 50. Ale może można na przykład pójść z tym dalej i powiedzieć, ok, że ktoś jest na chorobowym po skończeniu wieku emerytalnego, to wtedy ZUS wypłaca doświadczenie bez obowiązku po stronie pracodawcy wypłacania w ogóle świadczenia. No tak, to pracodawca powie, nie, ale nie o to mi chodzi, bo ja muszę mieć zastępstwo. Pracodawca zawsze, no tak, ale jeżeli ma, nie musi wypłacać środków za pensję, to może zatrudnić kogoś na zastępstwo albo przesunąć kogoś. Ja tygodnie. Ja myślę, że no tak, ale z punktu widzenia skali, pracodawcy zawsze narzekają na pozapłacowe koszty pracy. No tak, dokładnie. I to nie jest tak... Lepiej, jeśli taka osoba na przykład nie płaci tych składek, ale pracuje, niż nie płaci tych składek i nie pracuje, prawda? I rozmawialiśmy o danych GUS dotyczących bezrobocia, no i właśnie, są one bardzo niskie, jest one bardzo niskie, te dane mówią o 5,8%, ale jednocześnie, powiem tak, pośród tej grupy 900 ponad 50 tysięcy osób, które jednak pracy nie mogą znaleźć, a jak powiedział Pan Przasnyski, niektórzy szukają nawet 10 miesięcy, no to ich tak naprawdę nic nie obchodzą w ogóle te dane. Najwyżej mogą ich irytować, jak słyszą, że gdzieś jest takie bezrobocie, a oni tej pracy szukają. No i doszliśmy do tematu też już w poprzedniej części naszej audycji, urzędów zatrudnienia. No i tak, jednoznacznie chyba, mają dzisiaj urzędy pracy trzy drogi. Pierwsza droga to jest przekonać nieprzekonanych, czyli długotrwale bezrobotni. Tak myślę, że to jest ta droga. Druga to są cudzoziemcy i repatrianci. Powiedzmy, w jakiś sposób dwie grupy na rozkładające się w całym. No i osoby starsze, o których już chyba powiedzieliśmy, także emeryci. Pytanie, czy możliwe są to cele do osiągnięcia? Powiem, że mamy projekt ustawy o rynku pracy, który nam tak trochę tam gdzieś sobie pełza z tyłu. Kiedyś może o niej tutaj porozmawiamy, bo zbyt głośno o niej nie jest. Zmiany są dosyć istotne, nastawione właśnie na większą aktywizację, łatwiejszą, także cudzoziemców, jakby zatrudnianie, jeżeli nie można znaleźć Polaków, ale z kolei są specjalne bony zatrudnieniowe, no, są tam pewne rozwiązania. Pytanie, czy to jest możliwe do osiągnięcia, już może nie o tych emerytach, ale o tych dwóch pozostałych grupach, Agnieszka Durli. Myślę, że jeżeli chodzi o cudzoziemców, no to z pewnością repatriantów jest to możliwe, należy przede wszystkim udrożnić procedury związane z pozyskiwaniem pracowników i myślę, że możliwe, że rozszerzyć rynki, natomiast też z zastanowieniem no właśnie, na to, jaka ma być skala tego rozszerzenia. Że mamy dlatego, że my też potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników i tutaj jest kwestia tych kwalifikacji, które na pewno będzie trudniej weryfikować w przypadku bardziej egzotycznych kierunków. Także no, to zależy. Wydaje mi się, że takie ruchy powinny być poczynione po tym, jak będzie analiza zapotrzebowania faktycznego na rynku pracy. W sensie, jaka grupa pracowników jest potrzebna do tych najprostszych prac, które z uwagi na niską wartość dodaną mają niskie wynagrodzenia, których Polacy nie są w stanie zaakceptować. Natomiast też, żeby to nie było badanie polegające na tym, że pracodawca ma sprawdzić
czy rzeczywiście nikogo nie ma na to miejsce, tylko może, żeby urzędy pracy robiły takie analizy właśnie w danym lokalnym rynku, jakich pracowników brakuje, jakie wykształcenia, żeby to rzeczywiście było zbadane przez nie, żeby nie było to przekładane jako kolejny koszt pracodawcy. I natomiast też bardzo by się przydały, to byśmy mieli takie sygnały od wielu przedsiębiorców, ujednolicone procedury, jeżeli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców. Dlatego, że w tej chwili w różnych województwach funkcjonuje to inaczej i przedsiębiorcy, na przykład budowlani, którzy jakby mają centralny sposób pozyskiwania pracowników cudzoziemców, no mają problem z pozyskaniem ich z rynku krajowego, na przykład z uwagi na to, że wyemigrowali ci pracownicy, to narzekają na to, że w każdym województwie ten dział HR musi zupełnie inaczej podchodzić do zatrudnienia cudzoziemców. To jest jakby takie rozwiązanie, z którym jesteśmy. Jeżeli chodzi o przekonywanie tych trwale bezrobotnych, jeszcze to jest najtrudniejsze wyzwanie, ale to, na którym te urzędy pracy powinny się skupić i robić to faktycznie aktywnie. Czyli pozyskiwać tych ludzi, szkolić ich, tworzyć dla pracodawców pewnego typu wsparcia związane właśnie z przeszkoleniem, z tworzeniem, wsparcie w tworzeniu miejsc pracy, z tymi bonami, bo wydaje mi się, że w dużej części nadal jednak mamy taką sytuację, w której urzędy pracy wywieszają po prostu ogłoszenia na swojej tablicy i oczekują, że z tych ogłoszeń ktoś coś wyczyta. No tak, ale jeżeli z kolei mają to być bony, które z państwowych pieniędzy mają płynąć do agencji zatrudnienia, a te mają szukać pracowników zarówno w kraju, jak i za granicą, to jest pytanie, ponieważ efektywność tych prywatnych agencji, jak się okazuje, z badań resortu rodziny jest po prostu bardzo słaba, przede wszystkim jeśli chodzi o trwałe zatrudnienia. Bo to jest drugie pytanie i druga strona tego medalu. Czy pracodawca jest w stanie zapewnić pewną trwałość zatrudnienia, a nie aby stałą rotację 3 miesiące w przypływie szaleństwa? Myślę, że to zależy od kwalifikacji pracownika. Jeżeli on jest pracownikiem dobrym i rokującym, jakby... A jeśli dostaje dopłatę z urzędu pracy, to zawsze się płaci. Nie możemy, bo mało ogólniamy bardzo. W tej chwili też pracodawcy mają duży problem z tym, aby pracownicy na stałe u nich pracowali. Bo pracownicy też, jeżeli gdzieś znajdą pracę, to zaraz szybko zaczynają szukać kolejnej, bo trafią z powrotem na rynek. Także myślę, że... A dlaczego zaczynają szukać kolejnej? Bo jest to więcej niższa, to na przykład finansowo. No na przykład, no. To nie dziwimy się tam. No tak, tylko że nie obciążajmy, że pracodawcy, tylko jest winą to pracodawcy, że na przykład nie jest w stanie u danej osoby utrzymać u siebie... Przybije, da więcej, to zostanie. Proste ludzkie życiowe mechanizmy, no po prostu. No, nie zawsze jakby ma taką możliwość, tak? No to też nie... Jednocześnie nie chcemy, żeby nam inflacja rosła, no tak nie da się spełnić tak wszystkich warunków. Na raz, no dobrze, a jeszcze ci cudzoziemcy, o których tutaj pani wspomniała, dlatego że jest pytanie, czy to gdzieś przewija cały czas, albo ich kompetencje, kwalifikacje, przy wysokich kwalifikacjach w pewnym momencie pani powiedziała, że może mają wyższe, a są tańsze, no to jest pytanie, czy tacy cudzoziemcy nie wpłyną właśnie i popsują nam rynku pracy, jeżeli będziemy ich tak coraz więcej sprowadzać. Popsują w takim sensie, że no ja nie chcę używać wielkich słów, jak tam ich płacą, ale po prostu będą godzić najniższe wynagrodzenia, ale to jest jeszcze mało, bo już mówimy, że tak nie jest na przykład w przypadku Ukraińców, że też 3,5 tysiąca zarabiają, ale może średnio, ale może być też tak, że po prostu jest to dumping czasowy po prostu, no pracują bez ograniczeń, soboty, niedzielę, mogą zaryzykować, niezależnie od tego, co tam, nie patrzą, co zrobi Państwowa Inspekcja Pracy, że pracują po 17 godzin. To są problemy, że godzą się na umowy, nie umowy o pracę, umowy krótkoterminowe. I jest pytanie, czy tu jest, nie ma niebezpieczeństwa, no to Roman Przasnowski. No myślę, że chyba wielkiego niebezpieczeństwa tutaj nie ma. Oczywiście można robić troszkę... To pojawiają się głosy, że jest właśnie na tyle, które nie ma się takiej głosy się pojawiały, dlatego mamy presję. Pracy, no można mówić tutaj też i związkowcy też, jak słyszałem, chcieliby tę kwestię regulować, żeby tego dumpingu płacowego ograniczyć. Ale myślę, że no tutaj chyba rynek jest takim weryfikatorem, również rynek pracy, jeżeli w tej chwili jest taka potrzeba i mówimy tutaj rzeczywiście słusznie o tym, jak aktywizować, jaka jest rola urzędów pracy, to są wszystko dość mozolne działania i obliczone na efekty, obliczone na lata, to o tym już była tutaj mowa. Natomiast jeżeli chodzi o tych obcokrajowców, no jeżeli w tej chwili mamy, to też zacytuję dane, około 150 po pierwszym kwartale, 150 tysięcy wolnych miejsc pracy, no to nie możemy czekać, aż urzędy pracy przekonają tych, nie przekonają,
wymagać, czyli pracować 6 czy 9 miesięcy, czyli krótko, czy jakoś tam sezonowo, no to jeżeli jest taka potrzeba, to ja nie widzę problemu. Natomiast jest też pewna szansa, że część tych obcokrajowców zostanie tutaj na dłużej czy na zawsze, prawda? No, może nie będzie to dominująca grupa, ale... No to jest tak, jest pomysł w tej ustawie rynku pracy, że cudzoziemiec może sprowadzić rodzinę, tak? I wystarczy, że zadeklaruje, że sam jest w stanie ją utrzymać. I to, słyszę, jest dobry pomysł, a są zdania, że niekoniecznie dobry pomysł, bo taką etniczną rodzinę będzie dopiero utrzymywał. Czy faktycznie, jak długo, chciałbym zrozumieć? Tak, ja tu akurat w tej kwestii się nie mogę zgodzić z przedmówcą, to moim zdaniem absolutnie nie może wyglądać tak, że pozwólmy sobie na zaniedbania w polityce gospodarczej i zasypmy dziurę, sprowadzając na nich pracę. No jeśli mamy problemy strukturalne, to przede wszystkim musimy te problemy strukturalne rozwiązywać. Zasypanie ich zwykle kończy się tak, że te problemy nie są rozwiązywane. No bo problem jest zasypany, prawda? To tak jak z pacjentem, no, któremu się podam morfinę, on już nie czuje tego bólu i może, no, jeszcze można z nim trochę poczekać, prawda? Więc jakby nie chodzi o to, żeby ścianę postawić na granicy, tak jak Trump to z Meksykiem, ale żeby ten proces, żeby jakby nie decydować się na takie paniczne rozwiązanie, bo mówiliśmy o tym na poprzedniej audycji, że oczywiście z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest idealne rozwiązanie, tylko że długoterminowe skutki społeczne będzie ponosić całe społeczeństwo, najprawdopodobniej już nie ten przedsiębiorca, który te korzyści zyskał, tak? No bo zwróćmy uwagę, my jesteśmy na ogromnym 300-milionowym rynku, gdzie mamy wolny przepływ siły roboczej. To nie jest tak, że my jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie, tak? Więc no już potencjalnie ogromny przepływ siły roboczej jest w dyspozycji polskiej gospodarki. No ale dlaczego on się nie odbywa? No dlatego, że u nas wynagrodzenia są jedne z najniższych w Unii Europejskiej, prawda? No więc jeśli problemem jest sprowadźcie nam 200 tysięcy tanich pracowników, no to wydaje mi się, że to nie jest tędy droga. No więc właśnie, o to właśnie chodzi. Proszę Państwa, zmieńmy już temat, przejdźmy do... To rzeczywiście jest temat rzeka, można by było dyskutować jeszcze o tych 2 milionach Polaków, którzy ciągle pozostają za granicą, o jakich sprowadzić, dlaczego nie przyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym teraz budżet państwa, wczoraj przyjęty przez rząd projekt, rekordowo niski deficyt, to podkreślała również w Radzie Dialogu w ubiegły piątek minister Czerwińska, 28,5 miliarda złotych. No i pytanie jest takie, minister zresztą tak mówiła, że pilnuje dyscypliny finansów publicznych, pytanie, że rzeczywiście twardą ręką jej pilnuje, czy po prostu mamy tak duże dochody z uszczelniania podatków, że po prostu na to pozwalają. Kluczowy VAT, tak, jest 180 miliardów, potem PIT 64, czy nie jest już tak dobrze z CIT-em, bo tutaj 34,8 miliarda. No to jak to jest, co na to pozwala Agnieszka Turlik? Myślę, że jest to pozytywne. W tych założeniach pozwala zdecydowanie uszczelnienie VAT-u. Natomiast też nie wiem, na ile te zapowiedzi, o też, że mówiliśmy na przykład o 500+ dla emerytów, czy to jest wpisane w ten budżet, z tego co słyszałam, nie, a te dyskusje trwają, więc ja nie do końca jestem pewna, czy wszystkie wydatki, które się pojawią, faktycznie w tym budżecie zapisane są. Nie znamy też na przykład skutków budżetowych, na przykład na CIT, zniesienia kwoty, czy zniesienia limitu. No to akurat jestem... To jest duży wpływ na jeżeli... Czy mówimy o obniżeniu stawki? Nie, ja mówię o tych 30-krotności. Jeżeli chodzi o CIT, na przykład wpływy z CIT-u, a na przykład wpływy z VAT-u, bo może konsumpcja spaść, tego nie wiemy, tak? Jakby to jest pewne założenie, które może się pojawić. Jeżeli chodzi o CIT, no to faktycznie są tam te zmiany, te niższe. Ja nie wiem, tak naprawdę nie jestem w stanie określić, jaką grupę, czy jakby ministerstwo faktycznie zmierzyło to, jaką grupę... 440 tysięcy tam jest powiedziane. Ale czy to jest faktycznie ten poziom dochodowy, ten poziom... Dobrze, to powiedzmy w tej chwili o tym podatku, tak? Do 9%, z tym, że chodzi tutaj o to, że ma to być przeznaczone dla podatników, których przychody, podkreślam to słowo, w roku podatkowym nie przekroczą 1,2 miliona euro i
więc tutaj wyjaśnijmy, że to dotyczy tych, którzy już no, ten biznes no, planują, jakby w moim przekonaniu, jeśli ktoś... Ale jednocześnie jest to mały biznes. A jednocześnie jest to mały biznes, więc właśnie do tego piję, że jeśli ktoś zakłada spółkę prawa handlowego, to raczej miałby być to biznes rozwojowy, a nie taki rzemieślniczy, prawda? No więc tutaj to on ten próg. I teraz jest pytanie, bo jakby ja do tego nie dotarłem. Co się dzieje, kiedy przekroczymy ten próg dochodowy? Czy to znaczy jakby... No, przodowy, bo jakby... No więc właśnie. I teraz, do czego to doprowadzi? Znaczy ja uważam, że... Może jeszcze jeden wątek, bo w momencie, kiedy mieliśmy rozmawiać o tym temacie, obiecałem sobie, że zacznę od pozytywów. To znaczy, jeśli chodzi o CIT, faktycznie mamy taki problem, że największe korporacje go nie płacą. No to jest straszliwe. I to zwykle nie polski kapitał. No to jest nieprawdopodobne, że tutaj są takie... Ostatnio była taka historia z McDonald'sem, który, jak się okazało, ja cały czas dochodzę w głowę, jak to jest możliwe, nie zapłacił podatków dochodowych od zysków z Unii Europejskiej, ani w Unii Europejskiej, ani w Stanach Zjednoczonych i Komisja Europejska stwierdziła, że to było świetne prawo. To po prostu mnie poraziło, bo w momencie, kiedy Google oszukiwał na podatkach, dowalono mu karę na 16 miliardów euro. Jak będzie z tą karą, to jest inna historia, ale w przypadku McDonald'sa stwierdzono, że to było świetle luksemburskiego prawa, że on nie zapłacił tych podatków nigdzie i że to nie było tax avoidance z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No to coś niesamowitego, prawda? Więc jeśli polski przedsiębiorca, który płaci ten CIT uczciwie, słyszy coś takiego, no to faktycznie można usiąść na dłużej na krześle, prawda? Więc można powiedzieć, no to wyrównajmy szanse, tak, niech ten polski też płaci mniej. Tyle, że tutaj mamy ten problem. Jakby ja uważam, że prawo nie powinno zachęcać do kombinowania. A tutaj mamy taką historię. No, co ja zrobię, jeśli na przykład biznes zacznie mi iść lepiej? Chcę wam powiedzieć, że ludzie nie będą, będą się rozwijać, blokować rozwój. No, na przykład albo stworzą drugą spółkę prawo handlowego po to, żeby zostać z 9% CIT-em. No, uważam, że nie powinniśmy stworzyć takich spółek. Ale no, bo z drugiej strony to będą dwie spółki. No, no tak, tylko czy to nam chodzi? Bo w PIT-cie mamy ten... Trzeba sobie policzyć koszty utrzymania tej spółki. Przychodów. No właśnie. Do tych przychodów, znaczy to jakby to w ogóle nie o to chodzi, tak? Te rozwiązania systemowe powinny kreować aktywność gospodarczą, a nie kombinatorską. Powinny być czytelne. Powinny być czytelne, przejrzyste, proste, a nie... Tak, ale to mamy też zakładać, że każdy od razu jest kombinatorem, no też tworzą swoją. Ale jakby mówimy o konkretnym przykładzie. Mamy spółkę, która ma 4 miliony przychodów i mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, z czego się cieszymy. Załóżmy, że przychody wzrosną w kolejnym roku 30%. No i co wtedy taki przedsiębiorca robi, tak? Czy gdzieś te przychody zamiata pod stół, czy właśnie zakłada drugą spółkę, czy, prawda? No bo jakby tutaj chcę pewną niespójność tego rozwiązania. Już pomijając to, o czym pani sama pani tak wspomniała na początku, że jest to grupa dość wąska, tak? No bo jednak ogromna większość osób prowadzących taką niskoskalową działalność gospodarczą rozlicza się według PIT-u, często tego liniowego PIT-u, więc jakby no, fajnie byłoby wyrównać szanse polskich firm względem zagranicznych,
polityczna, to pole też się znajdzie. Natomiast ja uważam, że znowu przy wszystkich programach lepiej byłoby zachować pewną klarowność, na przykład, jeśli już koniecznie chcemy zwiększyć transfery do tej grupy społecznej, wykonać to za pomocą narzędzi, które mam, czyli waloryzacji. Tak jakby po co dodatkowy program w stylu my damy wam pieniądze. Zwiększyć waloryzację. To jest to, co powiedział wcześniej przy innym temacie, ale jeżeli się kładzie pieniądze na stół, to wtedy jest to bardziej odczuwalne, jest to inaczej jakby odbierane niż... Widać. Wiesz, Kuby, czy może pan zdradzić, o czym dzisiaj powie prezydent Andrzej?
inaczej Duda na zgromadzeniu ANZ-u. Nie chciałbym uprzedzać, nie taka moja rola. Musimy po prostu poczekać do wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Już nie mówię o szczegółach, konkretach, ale powiedzmy w zakresie tematycznym, o czym może mówić. Pan prezydent wiele ze swojego wystąpienia podkreśli. Będzie mówił o sprawach związanych z Unią Europejską także, więc to na pewno będzie ważna część wystąpienia. To już tak krytycznie może się wyrazić o niektórych działaniach Unii Europejskiej, zapewne w segmencie wymiaru sprawiedliwości i tego, jak Unia traktuje naszą reformę. Czy to nie jest kwestia krytycyzmu wobec Unii Europejskiej, tylko reprezentowania postawy realizmu wobec Unii Europejskiej? Takiego, które reprezentują także inne kraje w Unii Europejskiej, na przykład Niemcy czy Francja, tak? Więc wielokrotnie pan prezydent podkreślał, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, chcemy być członkiem Unii Europejskiej, natomiast musimy bardzo silnie i mocno walczyć o własne interesy, tak jak robią to inne liczące się w Unii Europejskiej kraje. Ale zapewne nie będzie pan prezydent używał takich sformułowań jak wyimaginowana wspólnota, czy będzie? Myślę, że trzeba poczekać do wystąpienia pana prezydenta, żeby móc o nim rozmawiać. No, tutaj potrzebujemy jeszcze chwili, tak? Jest oczywiście różnica czasu między Warszawą a Nowym Jorkiem, ale poczekajmy do wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy będziemy mogli o nim rozmawiać. Panie rzeczniku, wróćmy w takim razie do spotkania, które przez partię rządzącą zostało uznane za sukces, prawda, oczywiście przez kancelarię prezydenta, spotkanie Duda-Trump, natomiast przez opozycję już trochę inaczej, prawda? Mam wrażenie, że to spotkanie było pomijane, było ośmieszane, że właściwie tam się nic nie stało, że żadnych nie było konkretów, że za późno, no wszystko generalnie źle, prawda? Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest realna szansa na to, że Ford Trump powstanie, powiedzmy, w przeciągu 2 lat w Polsce? Na to wskazuje na przykład były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w tym studiu, o tym rozmawialiśmy, taką perspektywę przedstawił, że to jest realne. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że polityka to jest proces. To co się dzieje w polityce międzynarodowej jest czasami długotrwałym procesem, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeszcze niespełna 3 lata temu to, co się dzisiaj dzieje w Polsce i ten taki bardzo bliski sojusz polsko-amerykański był jeszcze bardzo odległy. Dzisiaj przypomnę, po 3 latach prezydentury Andrzeja Dudy tarcza antyrakietowa w Polsce powstaje. Na przykład za prezydenturę Obamy, prawda? Czy profesora Lecha Kaczyńskiego. Tak, wtedy w 2006-2007 roku były to zupełnie inne realia. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że tarcza antyrakietowa dzisiaj w Polsce powstaje, że amerykańskie wojska są u nas już obecne i my dzisiaj rozmawiamy z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych o tym, żeby ta obecność amerykańska była stała. I o tym rozmawiali też panowie prezydenci tydzień temu w Waszyngtonie. Te rozmowy, jak widać było wczorajszym przemówieniu pana prezydenta Trumpa, odbiły się szerokim echem i w Stanach Zjednoczonych też mamy prawo, też mamy procedury. Dzisiaj zwiększono środki dla kongresu, który ma rozpatrywać warianty. To warto podkreślić, ma rozpatrywać warianty obecności amerykańskiej w Polsce, więc ten proces trwa. Nie wiem, czy to będzie rok, czy 2 lata, tak jak mówił tu pan minister Waszczykowski, to raczej już pytanie, myślę, do Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ to ono merytorycznie zajmuje się tymi szczegółowymi rozmowami z naszymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta perspektywa przede wszystkim jest i ona jest bardzo realna, a przypominam, że jeszcze parę lat temu to była, no, może mocne słowo, ale jedna mlonka. Panie rzeczniku, pojawiły się takie informacje, jeśli chodzi właśnie o kuchni powstawania owej bazy tarczy antyrakietowej, nazwanej teraz jako Fort Trump, że Amerykanie, jeśli chodzi właśnie o ten już
prezydenta Dudy z panem prezydentem Trumpem, już takie konkrety, jak ta baza będzie budowana, gdzie będzie budowana i ile przestrzeni na przykład potrzeba na nią. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że rozmowy na tym najwyższym poziomie pomiędzy paroma prezydentami, one dotyczą samej kwestii i tego, czy tak, czy nie. Natomiast szczegóły, bo tutaj już mówimy o naprawdę daleko idących szczegółach, to są kwestie, które będą ustalały między sobą poszczególne zespoły powoływane tak przez administrację amerykańską, jak i przez polski rząd, przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To są szczegóły, które po prostu trzeba dograć, trzeba o nich rozmawiać i myślę, że to jest, jestem przekonany, że to jest ten poziom już zespołów roboczych. Natomiast na poziomie tym politycznym, najwyższym politycznym poziomie, to jest kwestia decyzji. I jak myślę, wielu Polaków to zauważyło, ta decyzja jest dzisiaj coraz bliżej. A nie będzie Panie Rzeczniku przeszkód w rozmowach między Kancelarią Prezydenta a Ministerstwem Obrony Narodowej? Wiemy, że ta współpraca nie zawsze się dobrze układała, co jeszcze nie jest Pana czas w pałacu, ale no, były kłopoty na linii. Prezydenta, czyli to poprzedni minister obrony, ale rozumiem, że dzisiaj współpraca jest idealna. Czy to jest bardzo dobra współpraca pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą a panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem? I powiem tak, bez względu na to, kto jest ministrem, sprawy bezpieczeństwa Polski są absolutnie najistotniejsze, one mają absolutnie najwyższe priorytety, w związku z tym nie sądzę, żeby w tych kwestiach były jakieś różnice zdań między Pałacem Prezydenckim a ministrem obrony narodowej. Panie Rzeczniku, a jak z perspektywy Pałacu Prezydenckiego w konkretach wygląda, w konkretnych umowach wygląda współpraca w ramach Międzymorza? Bo dużo się o tym mówi na poziomie bardziej jednak chyba teoretycznym, prawda, że ta koncepcja podoba się władzy, podoba się też Polakom, prawda, ale mało wiemy o tej kuchni znowu politycznej, czy prezydent Andrzej Duda już nie tylko z Donaldem Trumpem, ale z innymi przywódcami podjął jakieś konkretne decyzje i możemy się pochwalić takimi osiągnięciami. Czy rzeczywiście Międzymorze jest z perspektywy Polski, ale nie tylko Polski, niezmiernie ważną inicjatywą? I jak ona jest ważna, pokazuje też to, że Niemcy, które na początku były niechętne tej inicjatywie, dzisiaj chcą do niej przystąpić. Więc to pokazuje, że to naprawdę jest bardzo, bardzo cenna inicjatywa w ramach Unii Europejskiej. Przypominam, że 17 września pan prezydent uczestniczył w szczycie państw Międzymorza, tam podjęto decyzję o utworzeniu Funduszu Międzymorza, więc to jest jakby kolejny krok tak w tym, żeby ta struktura zaczęła funkcjonować jeszcze bardziej formalnie, jeszcze dynamiczniej. I niejako emisariusz państw Międzymorza pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie następnego dnia rozmawiał z panem prezydentem Donaldem Trumpem, który także podkreślał istotność tej inicjatywy. Więc to jest naprawdę bardzo dobry kierunek dla Polski, a nie tylko dla Polski, bo mówimy także o innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jest też bardzo szeroko komentowany i dostrzegany w świecie. Panie Rzeczniku, wróćmy do dzisiejszego przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. W ONZ-cie mówił pan, że kwestie Unii Europejskiej będą zapewne poruszane. To ja dopytam jeszcze, czy właśnie kwestia wymiaru sprawiedliwości może się pojawić, no i tego spięcia, tego konfliktu coraz większego chyba niestety, jaki mamy na linii Komisja Europejska, TSUE, prawda, a polskie władze, polski Trybunał Konstytucyjny, czy ta kwestia się pojawi w ustach prezydenta Andrzeja Dudy? To jest przede wszystkim kwestia, którą
jak ci powiem, osłonowy wobec reformy wymiaru sprawiedliwości i zamierzacie jakoś reagować właśnie na tego typu sygnały, że Polska może stracić finansowo Unię, bo to chyba Polaków najbardziej interesuje. Czy mnie bardzo dziwi czarnowidztwo niektórych polityków opozycyjnych i takie ciągłe straszenie, że co to będzie, jak coś się stanie? Czy przede wszystkim trzeba poczekać do tego, co się stanie rzeczywiście, tak? Czy wyrok TSUE zapadnie, jeżeli zapadnie, to jaki on będzie? To jest ten czas przyszły, tak? I tutaj możemy dywagować. Natomiast strasznie mnie to dziwi, że tu straszymy, bardzo mocno straszymy Polaków. No nie o to chodzi, żeby Polaków straszyć, więc naprawdę jest to po prostu nieodpowiedzialne. Natomiast to, co wcześniej powiedziałem, stroną w tym sporze z Komisją Europejską jest polski rząd i to polski rząd prezentuje stanowisko Rzeczypospolitej przed Komisją Europejską. Teraz będzie to czynił przed TSUE. I naprawdę poczekajmy na dokumenty też Komisji Europejskiej, bo o tym warto pamiętać, że Polska oczekuje na przekazanie przez TSUE dokumentów od Komisji Europejskiej. Nie znamy jeszcze rzeczywiście tekstu tego. Dokładnie tak, więc to pokazuje tylko, że no, naprawdę mówimy dzisiaj o pieniądzach, o tym, że będą jakieś kary, czy coś będzie nam odbierane, jest po prostu wyjątkowo nieodpowiedzialne. Mieszczniku, jeszcze jedna, może dwie kwestie zbite w jedno z rynku wewnętrznego, z polityki krajowej. Wielu Polaków pyta wciąż, czy będzie powrót do ustawy degradacyjnej. To jest raz, prawda, że tacy towarzysze jak Jaruzelski, Niszczek-Świcki zostaną jednak zdegradowani. Leży to w mocy prezydenta Rzeczpospolitej. A druga sprawa, kiedy prezydent zdecyduje się zareagować pozytywnie na wnioski o odebranie funkcjonariuszom komunistycznym, również z HBW, prawda, mordercą Orlika, naszego żołnierza wyklętego, orderu Virtus Militae, i ta sprawa się ciągnie już przez wiele miesięcy. Co do tej pierwszej kwestii, trzeba pamiętać, jak wygląda procedura ustawodawcza w Polsce. To nie jest tak, że pan prezydent podejmuje jakąkolwiek decyzję bez umocowania i prawnego umocowania. Ale prezydent zapowiadał, panie rzeczniku, też inicjatywę w tej kwestii po tym, jak ta ścieżka wcześniejsza została zatrzymana. Jasne, więc poczekajmy na inicjatywę ustawodawczą pana prezydenta. Natomiast sama inicjatywa ustawodawcza pana prezydenta nie powoduje, że już mamy prawo. To prawo jest, czy ten projekt ustawy jest procedowany przez Sejm, później przez Senat, jeszcze w międzyczasie przez odpowiednie komisje sejmowe, senackie. Dopiero później, po pozytywnym przebiegu całego procesu legislacyjnego, ustawa trafia do pana prezydenta do podpisu. Pan prezydent w terminie 21 dni podejmuje decyzję i dopiero później, jak ustawa wchodzi w życie, będzie mógł wykonywać to, co jest w niej zapisane, więc poczekajmy po prostu na to, aż zmaterializuje się projekt. Ale taki projekt będzie, rozumiem, wyjdzie z kancelarii prezydenta. Czy to jest tak, że te decyzje podejmuje bezpośrednio pan prezydent, więc w momencie, w którym oczywiście będzie taki projekt, będzie przekazywany do Sejmu Rzeczypospolitej, ta informacja zostanie upubliczniona i przekazana. I ta druga kwestia jeszcze, proszę o odniesienie się, co z Virtus Militae dla komunistycznych zbrodniarzy, czy prezydent podejmie kroki w tym kierunku, zmotywowany przez wiele stowarzyszeń, prawda, fundacji, instytucji obywatelskich, ale też przez Urząd Kombatantów Polski. Tak, wiele podmiotów, z wieloma podmiotami pan prezydent nie tylko w tym zakresie, ale w wielu zakresach prowadzi bardzo szczegółowe rozmowy i tak jak wcześniej, no, w momencie, w którym decyzja pana prezydenta będziemy o tym informowani. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Błażej Smycharski, rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzeja Duda, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się druga.
rocznicy odzyskania niepodległości. Odrodzenie niepodległego, wolnego i suwerennego państwa stało się rzeczywistością przede wszystkim dzięki trzem czynnikom. Pragnieniu polskiego narodu posiadania własnego państwa, bohaterskiemu poświęceniu walczących żołnierzy oraz determinacji odważnych przywódców, którzy przekonali polityków na całym świecie, że bez odrodzonej Polski Europa nie będzie sprawiedliwa i bezpieczna. Tak wówczas, jak i teraz, bez suwerennej Polski Europa nie będzie sprawiedliwa i bezpieczna. W swoim przemówieniu prezydent podkreślał też rolę pozytywnego multilateralizmu i suwerenności. Wskazywał też na konieczność reformy Unii Europejskiej. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery na listach wyborczych do wyborów samorządowych dla poszczególnych komitetów. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński poinformował, że w losowaniu wzięło udział 10 komitetów wyborczych. Z numerem 1 wystartuje Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy. Dobra, proszę Was, zawsze nam przyda, będziemy pragmatycznie. Dwójka na starcie, jedynka na mecie. Dwójka to PSL, a numer 3 Zieloni. 4 to Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Numerek 4 taki sam jak 4 lata temu. Liczymy na to, że wynik będzie jeszcze lepszy. 5 SND i Lewica razem. Nasz komitet na pewno zda ten egzamin na piątkę. 6 Partia razem. W ostatnich wyborach wylosowaliśmy trójkę i mieliśmy powyżej 3%, jak rozumiem, że w tych wyborach 6% to jest dla nas wynik minimum. 7 Ruch Narodowy. Bylibyśmy zdawali z każdego numeru, a z szczęśliwej siódemki tym bardziej. 8 Kukiz 15. Marzenia zostały przez nas spełnione. Ruszamy teraz do kampanii wyborczej. 9 Komitet Wolność w Samorządzie. Dawaj, 7 Przysadek. 10 Strzał w 10. Jedziemy dalej. Z numerem 10 wystartuje.